Nazywam się Paulina Lipińska, jestem adwokatem z Lublina. Do Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska przystąpiłam dlatego, że od pewnego czasu obserwuję już, że my obywatele mamy coraz mniejszy wpływ na to, co robią nasi przedstawiciele w Sejmie, w Senacie, co robi rząd. I coraz mniej nasi przedstawiciele liczą się z nami, z naszym zdaniem i naszymi potrzebami. Mam nadzieję, że takie inicjatywy oddolne, jakim jest właśnie Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska, sprawią, że wreszcie nasza polityka coraz bardziej będzie rządziła się regułami demokratycznymi, a także regułami merytorycznymi, że wreszcie zaczną następować zmiany, które będą zmianami realnymi i które będą w pozytywny sposób wpływać na życie tego kraju i jego obywateli. Jako prawnika niepokoją mnie zmiany, które wprowadzane są w naszym wymiarze sprawiedliwości. Bardzo często są to zmiany pochopne, nieprzemyślane. Nikt nie zastanawia się nad tym, że pozornie dobra regulacja może wprowadzać zamęt i złe skutki w innych dziedzinach czy obszarach wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że jest najwyższy czas na to, aby zacząć zastanawiać się nad wprowadzanymi zmianami. W pierwszej kolejności, czy takie zmiany są w ogóle potrzebne, czy nie wprowadzają niepotrzebnego chaosu, czy nie dochodzi do przysłowiowego wylewania dziecka z kąpielą. I czy zmiany te rzeczywiście przyczynią się do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości? Przede wszystkim też trzeba myśleć o zmianach systemowych. O tym, że jeżeli zmieniamy jeden przepis, to tak naprawdę nie zmieniamy nic, a wprowadzamy najczęściej tylko chaos. Dlatego te zmiany nie powinny odbywać się tak często jak do tej pory, ale powinny mieć miejsce rzadziej, za to być bardziej przemyślane. Chciałabym również, aby nasze państwo jeszcze lepiej zajęło się dbaniem o najuboższych. Nasza polityka społeczna, która w założeniu ma być polityką motywacyjną, tak naprawdę nie spełnia swoich zadań. Większość kosztów, które przeznaczone są na pomoc społeczną, pochłaniane jest przez administrację, a system okazuje się niewydolny i bardzo podatny na nadużywanie wprowadzonych rozwiązań. Należy system uprościć i sprawić, aby wszystkie pieniądze, albo przynajmniej zdecydowana większość środków przeznaczonych na pomoc dla najuboższych, rzeczywiście trafiała do tych osób. Stąd też również nasze poparcie dla idei bezwarunkowego dochodu podstawowego.